Nowenna za przyczyną sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Wśród zmienności tego świata tylko Bóg jest Twą opoką, ocalenia Twego twierdzą, zamkiem nigdy nie zdobytym. Tam, gdzie wschód ma swój początek, życie Twoje się zaczyna. Zapowiedzią jest pokoju, pojednania wśród chrześcijan. Gdyś opuszczał kresy wschodnie, Twoje serce tam zostało, by na zawsze już pozostać źródłem łaski pojednania. Ziarnem jesteś obumarłym, dziś z Twej śmierci życie tryska, bo nad śmierć mocniejsza miłość, która rodzi plon stokrotny. Tak jak świeca płoniesz jasno, blaskiem chwały Chrystusowej, z aniołami dziś sławimy życie Twoje, Stanisławie. Sługo Boży, nie przestawaj za swym ludem orędować, w kłótniach, waśniach i niezgodzie. Bądź ratunkiem dla nas słabych, Bogu Ojcu i Synowi, z Duchem siedmiorakiej łaski. Chwała, cześć i uwielbienie za kapłana tak wielkiego. Amen. Dzień pierwszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże, który serce swojego sługi Stanisława rozpaliłeś tak gorącym pragnieniem zjednoczenia w Twoim Kościele wszystkich odłączonych braci, że dla tego dzieła złożył w ofierze swoje życie, prosimy, wsław go w swoim Kościele dla pomnożenia Twojej chwały i dla zgromadzenia w jednej owczarni Twojej wszystkich odłączonych ludów. A mnie za jego przyczyną udziel łaski, o którą pokornie Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Z Księgi Psalmów. Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą występnych, nie wchodzi na drogę grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana, nad jego prawem rozmyśla dniem i nocą. On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. Liście jego nie więdną, co uczyni, pomyślnie wypada. Sługa Boży ksiądz Stanisław Szulmiński to człowiek, o którym mówi psalmista. Człowiek zawsze posłuszny prawu Bożemu. Wspominany był przez swoich szkolnych kolegów jako młodzieniec bardzo pobożny, skromny i skryty. Nikt nie potrafił powiedzieć o nim złego słowa. Stanisław wzorował się na swoim ojcu, Aleksandrze, który był dla niego autorytetem. Widział w nim wzór dla własnego postępowania, zwłaszcza w ofiarnej służbie na rzecz drugiego człowieka. Ojciec jego był społecznikiem, troszczącym się o dzieci, młodzież oraz o ubogich. Stanisław także chciał służyć ludziom,
a przez nich samemu Bogu. Dlatego podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium. Modlitwa sługi Bożego Stanisława Szulmińskiego. Boże nasz, Ty, który sam jeden tylko prawdziwie jesteś, który jesteś bytem najwyższym i pełnią istnienia, uznaję w Tobie istotę o najwyższej doskonałości, Boga zawsze i wszędzie będącego. Wielbię Twoją wszechwiedzę i mądrość najwyższą. Korzę się przed Twoją wszechmocą. Zachwyt najwyższy ogarnia mą duszę wobec pełni Twego życia w trzech osobach Trójcy Przenajświętszej. Na widok Twego nieskończonego majestatu brak mi słów na wyrażenie wszystkich doskonałości Twoich, a posiadasz je wszystkie w stopniu najdoskonalszym. Serce me wzrusza pamięć o tym, że jesteś Ojcem mym najdroższym i Stworzycielem, że na każdą chwilę dajesz mi istnienie i możność działania. Postanawiam mocno używać odtąd wszystkich władz duszy jedynie na to, by miłością odpowiedzieć na miłość i troskliwość, którą opatrzność Twoja otacza mnie od zarania mego życia. Proszę Cię najpokorniej, byś rozpromienił w mej duszy miłość nadprzyrodzoną do Ciebie. Niechże ta czysta miłość będzie odtąd główną sprawczynią mego działania. Niech podniesie do swego poziomu wszystkie inne cnoty jako ich królowa. Odtąd chcę kierować się nie tyle myślą na zbawienie własne, ale każdy swój czyn pragnę wykonać z czystej miłości ku Tobie, o Boże, bo na to nieskończenie zasługujesz. Tak chcę i pragnę, ale Ty, mój Panie, któryś wylał do mej duszy takie pragnienie, łaską swą spraw, bym swoje pragnienie wykonać mógł w całej pełni. Amen. Sługo Boży Stanisławie Szulmiński, wstawiaj się za nami. Wierny sługo Boga, wstawiaj się za nami. Rozmiłowany w Kościele, wstawiaj się za nami. Szafarzu Bożego Miłosierdzia, wstawiaj się za nami. Kierowniku dusz ludzkich, wstawiaj się za nami. Pokorny naśladowco Chrystusa, wstawiaj się za nami. Miłośniku ubóstwa i prostoty, wstawiaj się za nami. Pokory przykładzie, wstawiaj się za nami. Wzorze pokuty, wstawiaj się za nami. Lekarzu ludzkich słabości, wstawiaj się za nami. Krzewicielu powołań kapłańskich i zakonnych, wstawiaj się za nami. Opiekunie zesłańców do sowieckich łagrów, wstawiaj się za nami. Pochodnio światła prawdy i pokoju, wstawiaj się za nami. Budowniczy mostów zgody i pojednania, wstawiaj się za nami. Przyjacielu wszystkich ludzi, wstawiaj się za nami. Prekursorze ekumenizmu, wstawiaj się za nami. Żertwo naszej wolności, wstawiaj się za nami. Drogocenny skarbie Kościoła, wstawiaj się za nami. Blasku Bożej dobroci, wstawiaj się za nami. Módlmy się. Boże, Ty wezwałeś Twojego sługę, Stanisława Szulmińskiego, do budowania zgody i pojednania między zwaśnionymi narodami i podzielonymi uczniami Chrystusa. Umocniony Twoim duchem, mężnie świadczył o Tobie pośród prześladowań i złożył samego siebie na całopalną ofiarę za jedność i pokój. Daj nam przez Jego przyczynę tego samego ducha ofiarnej miłości, abyśmy szukali dróg poszanowania, zgody i zrozumienia, a tym samym przyczyniali się do budowania jedności Twojego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.